Hańba to i szkarada włazić do cudzego domu i przetrząsać tam wszystko. Lecz jeszcze większą bezczelnością jest wężyć każdy krok i sposób bycia bliźniego. Święty Jan Chryzostom. Dzisiaj opowiem o obmowie i oszczerstwie. Zapraszam. Dlaczego akurat w okresie wielkanocnym taki temat? Pamiętajmy o tym, że święty Paweł już w liturgii wielkanocnej zobowiązuje nas do tego, żebyśmy usunęli stary kwas, żebyśmy po tym, jak umarliśmy dla grzechu, żyli teraz dla Boga. A więc, żeby to zmartwychwstanie Chrystusa faktycznie przyniosło w naszym życiu realne zmiany. A więc usuńmy stary kwas i zabierzmy się do stanowczej walki z naszymi grzechami. Obmowa i oszczerstwo to grzechy, o których ponoć ja tutaj bardzo dużo mówię, bardzo często spotykałem się z tym w komentarzach, że ludzie pisali, o, ksiądz ciągle mówi o jakichś oszczerstwach. Mam wrażenie, że jest to grzech, który w naszej świadomości, w świadomości polskich katolików jest przekłamany albo prawie w ogóle nie istnieje. I to nawet takich katolików, którzy wydawałoby się, że naprawdę dobrze znają nie tylko katechizm, ale nawet samą teologię moralną. Dlatego postanowiłem kilka słów na ten temat powiedzieć. Może najpierw właśnie kilka cytatów świętych, tak, żeby pokazać, jak tą sprawę widzieli dawni święci. Ponownie cytat ze świętego Jana Chryzostoma. Obmowa jest siłem szatana, jest grzechem, który nie może się nikomu podobać i sam jeden przynosi tyle szkody innym oraz tak obciąża duszę, jak wielka ilość grzechów. Święty Hieronim. Kiedy chętnie słuchasz obmówcy, to zachęcasz go do dalszej obmowy. On zapala ogień, a ty go podtrzymujesz. Święty Bernard. Język oszczercy jest jak miecz, rani dwóch, a nawet trzech. Teologia moralna jest zgodna co do oceny charakteru obmowy i oszczerstwa. Mianowicie te dwa grzechy bardzo łatwo stają się grzechami ciężkimi, a więc grzechami, które zasługują na wieczne potępienie. Czymże jest obmowa i oszczerstwo? Zacznijmy od oszczerstwa. Oszczerstwem jest rzucenie nieprawdziwego oskarżenia na bliźniego. Grzechem ciężkim jest, gdy to rzucenie oskarżenia dotyczy oskarżenia o grzech ciężki. To znaczy, gdy rzucamy oskarżenie o poważną sprawę, gdy twierdzimy, że a ktoś ukradł jakieś ogromne pieniądze. Mówimy więc o konkretnej osobie, zarzucamy jej konkretną, poważną zbrodnię, konkretny, poważny grzech. Mówimy tutaj o oszczerstwie, a więc o zarzucie nieprawdziwym. Natomiast może to być również przykład, no nie mamy dowodu, ale wydaje nam się, że tak jest, bo coś, bo mamy jakieś tam przekonanie, to również będzie oszczerstwo, jeśli rzucamy w ten sposób, bez posiadania wystarczającego dowodu, takie poważne oskarżenie. Oczywiście grzechem ciężkim będzie wtedy, gdy rzucimy to mniej lub bardziej publicznie, to znaczy może być taka sytuacja, rozmawiamy z zaufaną osobą o jakiejś poważnej sprawie, musimy poradzić się w jakiejś sprawie, pytamy, czy ten człowiek zrobił to i to, czy słyszałeś coś na ten temat, czy to prawda, bo muszę tutaj, nie wiem, mam jakiś interes do zrobienia, nie wiem, czy można z tą osobą wejść w jakieś kontakty. Oczywiście, że to jest usprawiedliwione, ale jeśli tak po prostu rzucam takie oskarżenie, także ono jest bez potrzeby, także ono jest publiczne, albo może stać się przez to bardzo łatwo publiczne, to zgrzeszę ciężko. A więc rzucam na konkretną osobę poważne, ciężkie oskarżenie. To jest oszczerstwo i to będzie grzech ciężki. Jeśli oskarżam konkretną osobę o grzech lekki, a mówię, a ten i ten to wtedy i wtedy wypił trochę za dużo. No nie opowiadam, że się upił całkowicie, tylko że wypił trochę za dużo. Oskarżam go o grzech lekki, również wtedy to oszczerstwo będzie grzechem lekkim. Jeśli oskarżam kogoś o jakąś niedoskonałość,
A ten i wtedy to zachował się tak i tak, i mówię tam o jakimś, nie wiem, no niestosownym zachowaniu, ale nie grzesznym bezpośrednio, to również to oszczerstwo będzie pewną tylko niedoskonałością. Teraz czym jest obmowa? Obmowa i to, co tutaj mówię, no naprawdę można sprawdzić w jakiejkolwiek teologii moralnej, w jakimkolwiek podręczniku. Ja korzystam z Prymera i Jony, to są teologie moralne, z których korzystaliśmy też w seminarium, ale to są po prostu rzeczy zupełnie powszechnie przyjęte przez teologów moralnych. Obmowa jest niepotrzebnym rzuceniem prawdziwego oskarżenia i to staje się już dużo trudniejsze, dużo bardziej niebezpieczne. Co to znaczy niepotrzebnie rzucone oskarżenie? Zacznijmy od tego, że znowu mówimy o rzuceniu oskarżenia na konkretną osobę ze względu na jej konkretny czyn, konkretny grzech, konkretne zaniedbanie. A więc mówimy zawsze o grzechu. Konkretna osoba to nie jest przeciwieństwo grupy, bo grupa to jest zbiór konkretnych osób, to jest rzucone oskarżenie na bardzo wiele osób, czyli oskarżenie na przykład całego narodu o to, że są złodziejami, jest bardzo poważnym oszczerstwem wobec wielu, a po części obmową, jeśli część z nich faktycznie jest złodziejami. A więc konkretną osobę mam na myśli nie wtedy, gdy mówimy, że coś jest złe. To nie jest to samo, tak? Gdy mówię na przykład, że nowy rytm mszy świętej jest zły, to nie oskarżam nikogo o grzech. Nie mówię, że konkretnie, a ten człowiek to popełnił taki i taki grzech, tak, zrobił to i to. Nie. Jeśli mówię, że coś jest źle, no to złe, no to mówię, tak samo mogę być, taki i taki silnik jest gorszy od tego i tego, taki i taki procesor jest gorszy od tego i tego. Mogę mówić również o rycie, taki i taki ryt jest zły dlatego i dlatego. Nie ma to nic wspólnego z oszczerstwem. Mówimy o osobach i oskarżamy je o grzech w przypadku obmowy lub oszczerstwa. A więc z niepotrzebnym mówieniem o błędach innych mamy do czynienia wtedy, gdy faktycznie ktoś coś zrobił. No, na przykład, dajmy na to, ktoś tam się upił. Nasz człowiek A upił się, stracił używanie rozumu, a więc jest to grzech ciężki. No i teraz było tam trzech świadków tego wydarzenia. A ja później bez potrzeby, o tak po prostu przy stole opowiadam o tym innym. Popełniam grzech ciężki. Bo mówię o grzechu ciężkim mojego bliźniego, który nie jest znany tym osobom. Zdradzam ten grzech, wywołuję poważną szkodę na jego dobrym imieniu. Ale przecież to jest prawda, pojawia się zarzut. Tak, ale to, że coś jest prawdą, nie oznacza, że należy o tym wszystkim mówić. Rzeczy krytyczne, rzeczy, które obciążają bliźniego, rzeczy, które atakują jego dobre imię, należy zdradzać tylko wtedy, gdy jest jakaś bardzo konkretna, bardzo realna potrzeba. A więc no znowu, jeśli chodzi o jakąś relację, ktoś mnie pyta, czy ten człowiek jest uczciwy, czy ten człowiek jest dobry, czy ten człowiek jest umiarkowany. Jest tam realna potrzeba, żeby wiedzieć, tak? No to ja mogę opowiedzieć, co wiem o tym człowieku. Może to być wystarczające wyjaśnienie, żeby faktycznie mówić o cudzych błędach. Natomiast nie tak po prostu mówić do jednej, drugiej, trzeciej osoby, a tym bardziej nie mówić w mediach, że ten i ten zrobił to i to, a tamten i tamten zrobił to i to. I czy to teraz, co mówię, nie jest takim zamiataniem pod dywan? Na przykład wiem o jakiejś zbrodni, wiem, że ktoś popełnił jakąś zbrodnię, to co nie mam prawa tego powiedzieć? No wręcz przeciwnie, jak najbardziej mam prawo, ale tam, gdzie trzeba. A więc każdą taką krytyczną informację należy przekazać tam, gdzie należy. Jeśli jest to faktycznie zbrodnia, należy zgłosić ją do organów ścigania. Tak, żeby osoba, która popełniła taką zbrodnię, albo być może popełniła taką zbrodnię, została przesłuchana, żeby zostały sprawdzone dowody, żeby również ta osoba miała możliwość obrony. A więc nie mam prawa tak po prostu pójść do mediów i opowiadać teraz, że a ten i ten zrobił to i to i to i to. Nawet jeśli, nie wiem, mam relację naocznego świadka. Nie usprawiedliwia to takiego mojego przekazywania dalej takich informacji. Może to być szalenie niebezpieczne, może to być głęboko oszczercze, no bo jeśli ja przekazuję informację, a zrobiłem jakieś dochodzenie, wiem, że ten człowiek zrobił to i to i to, znaczy tak mi się wydaje, że wiem, później publicznie to mówię, raz, że może to być obmowa, bo
zgłaszając takie rzeczy do mediów, nie zgłaszam tego tam, gdzie należy. Mam obowiązek ścisły, jeśli mam podejrzenie, jeśli jest to faktycznie zbrodnia, to mam ścisły obowiązek donieść o tym tam, gdzie należy, do organów ścigania. Zgłaszając to do mediów, bynajmniej nie zgłaszam tego tam, gdzie należy, nie prowokuję sprawiedliwości, ewentualnie mogę sprowokować lincz społeczny na kimś, jeśli kogoś oskarżam. Jednocześnie bardzo trudno uniknąć wtedy oszczerstwa, jeśli publicznie ogłasza się cudze grzechy, cudze błędy, albo nawet cudze zbrodnie. Zwykle motywacją człowieka, który publicznie takie rzeczy rozgłasza, który mówi o nazwiskach, że ten i ten, to i to, zwykle motywacja to jest raczej niska, to znaczy raczej jest to jakaś sensacja i to raczej powoduje lincz niż wymierzenie sprawiedliwości. Zgłoszenie do organów ścigania, zbadanie konkretne sprawy, to może doprowadzić do sprawiedliwości, ale nie ogłaszanie tak po prostu o cudzych grzechach, cudzych błędach, czy nawet o cudzych zbrodniach. I bynajmniej, znowu, nie ma to nic wspólnego z zamiataniem czegoś pod dywan. Człowiek może mieć ścisły obowiązek, żeby pójść i zgłosić jakąś zbrodnię do organów ścigania. Ale nigdy człowiek nie ma obowiązku, żeby tak po prostu ludziom rozgłaszać, co usłyszał. Zwłaszcza, jeśli nie ma 100% pewności. A w przypadku informacji, powiedzmy poważnych, zasłyszanych od kogoś tam, ryzyko popełnienia, nawet jeśli wiem, że część rzeczy faktycznie się zdarzyła, no to ryzyko popełnienia wtedy oszczerstwa również, czyli zmieszanie tam kilku rzeczy nieprawdziwych, jest ogromne i tutaj trzeba się mieć na baczności. A więc obmowa jest niepotrzebnym mówieniem o prawdziwych błędach bliźniego. Jeśli jestem pewny, że są to prawdziwe błędy, no to wtedy jest to obmowa, a nie oszczerstwo. Jeśli nie mam pewności, że są to prawdziwe błędy, no to będzie to również subiektywnie oszczerstwo. Ale rozumiemy, jeśli myślę, że wydaje mi się, że to prawda i mówię to, powiedzmy, że nie wiem, jestem nawet bardzo mocno przekonany, że to jest prawda i mówię to, no to subiektywnie może jest to grzech obmowy, a nie oszczerstwa, ale obiektywnie to może być nawet oszczerstwo, właśnie jeśli nie zgadza się to z prawdą. W przypadku obmowy oczywiście jest podobnie jak w przypadku oszczerstwa, czyli charakter moralny również kieruje się powagą zarzutu. Czyli jeśli niepotrzebnie rozgłaszam ludzki grzech ciężki jakiegoś człowieka, jeśli niepotrzebnie, nie tam gdzie trzeba o nim opowiadam, niszcząc w ten sposób dobre imię tego człowieka, to też pamiętajmy, nie daję mu szansy na obronę, jeśli rozpowiadam takie rzeczy. Jeśli rzecz jest faktycznie bardzo poważna, jest zbrodnią, no to doniesienie do organów ścigania daje mu szansę na obronę. Takie po prostu rzucenie tego gdzieś tam w eter nie daje realnych szans na obronę. No i jeśli zarzucam komuś grzech ciężki, sam popełniam grzech ciężki, dokonując tej obmowy. Jest to grzech ciężki obmowy i podobnie jak w przypadku oszczerstwa, jak już powiedziałem, grzech lekki, niedoskonałość i tak dalej, i tak dalej. W tym miejscu warto dodać jeszcze kilka uwag na temat oskarżeń o rzeczy, które są już publicznie, powszechnie znane. Otóż tutaj będę przede wszystkim korzystał z teologii moralnej ojca Jone. Otóż oczywiście oszczerstwo nie może być powielane nigdy, niezależnie od tego, czy jest powszechnie znane, czy nie jest powszechnie znane, to znaczy w żaden sposób nie wolno rozprzestrzeniać rzeczy, które są lub z dużą dozą prawdopodobieństwa są nieprawdziwe lub po prostu istnieje duże ryzyko, że są nieprawdziwe. Oczywiście tutaj nie jest żadnym usprawiedliwieniem to, że oszczerstwo stało się już publiczne i nikt nie ma prawa takich oszczerstw powielać, powołując się na to, że no przecież i tak wszyscy już o tym słyszeli. Obowiązkiem każdego człowieka, każdego sprawiedliwego człowieka jest, żeby potępiać takie oszczerstwa. Jak należy traktować osoby, które rzucają takie oszczerstwa, osoby, które później takie oszczerstwa przekazują dalej, o tym będziemy mówili w dalszej części tego materiału. Tutaj natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa a propos publicznie znanych błędów, prawdziwych błędów osób publicznych, bo to myślę, że jest dosyć ciekawe i o tym traktuje też Jone w swojej teologii
moralnej. A więc on mówi o tym, że jak najbardziej dobro publiczne może wymagać tego, żeby mówić o tych błędach, które dotyczą wypełniania swoich obowiązków przez osoby publiczne, lub takich błędach, takich grzechach, które mogą sprawić, że wypełnianie tych obowiązków przez osobę publiczną będzie w jakiś sposób utrudnione, będzie to rzucało cień na wypełnianie tych obowiązków. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, rządzący zostanie oskarżony o jakieś machlojki finansowe i jest to oskarżenie prawdziwe. Tutaj autor nie żyje jeszcze w epoce internetu, ale zadaje sobie pytanie, czy autorzy gazet mogą w takiej sytuacji mówić o takich rzeczach i odpowiada na to pytanie twierdząco. Tak, jeśli rzecz została zbadana, jeśli wszystko na to wskazuje, że także takie błędy, które rzucają cień na pełnienie danego urzędu, zostają stwierdzone, może być ze względu na dobro wspólne, mogą być takie rzeczy ujawniane i nie będzie to wtedy obmowa, bo nie jest to niepotrzebne zdradzanie błędów drugiej osoby. Taki prawdziwy błąd, grzech drugiej osoby może zostać ujawniony również ze względu na dobro jednostki, na przykład właśnie po to, żeby kogoś uchronić przed jakąś szkodą, żeby kogoś, kto potencjalnie może zostać skrzywdzony, może zostać potraktowany niesprawiedliwie, uchronić przed jakąś szkodą. Również wtedy może to być usprawiedliwione, aby upublicznić cudze błędy, cudze grzechy. Natomiast to, co przed chwilą zacytowałem, dotyczy oczywiście rzeczy, które z całą pewnością są prawdziwe. I teraz, jeśli ktoś zdradza jakieś cudze błędy, właśnie zrobił jakieś dochodzenie i stwierdził, że ktoś z całą pewnością popełnił jakiś grzech, jakiś błąd, dajmy na to właśnie jakaś defraudacja finansowa i uważa, że ma 100% pewności, że to jest prawda, ma prawo to upublicznić, jeśli właśnie jest to czynność, która rzuca cień na pracę jakiegoś urzędnika, jakiejś osoby publicznej lub wtedy, gdy w ten sposób można kogoś uchronić przed jakąś poważną szkodą. Tak, ale do tego człowiek musi mieć faktycznie 100% pewność. I zwracam na to uwagę, że jest to naprawdę bardzo trudne w tym życiu, żeby mieć taką 100% pewność. To się może zdarzyć w odniesieniu do jakiejś bardzo konkretnej sytuacji. Bardzo konkretna, jedna bardzo konkretna rzecz. Tutaj widzę, tak, szczególnie jeśli chodzi o defraudacje finansowe, można to jako tako prześledzić. Tak, można, tutaj są ślady, są dowody, to i to zostało zrobione w ten i w ten sposób. Natomiast jeśli ktoś znajdzie dowody i tutaj była właśnie taka sytuacja, a do tego dorzuca jeszcze 5 innych sytuacji, bo wydaje mi się, że tutaj i tutaj i tutaj również doszło do takiej sytuacji, wtedy robi rzecz szalenie niebezpieczną, bo to widzimy, że to drugie, to co zostało dodane, może być oszczerstwem. I zwracam na to uwagę, że bardzo często w debacie publicznej mamy do czynienia również z takim dodawaniem, dorzucaniem różnego rodzaju podejrzeń. Tu być może i tu jeszcze być może. I zwracam na to uwagę, że takie rzeczy mogą bardzo łatwo być oszczerstwem. Co więcej, uważam, że w momencie, kiedy człowiek już nie mówi o jednym bardzo konkretnym przypadku, że tutaj, zobaczcie, tutaj, tu i to coś się stało, mam dowody, że to było w ten i w ten sposób. Gdy tylko wychodzimy poza takie rzeczy ściśle dowiedzione i wchodzimy w możliwości, co mogło się stać, uważam, że nie da się uniknąć oszczerstwa. I dlatego, gdy ktoś chce, gdy ktoś wszedł w posiadanie jakichś dowodów na to, że ktoś dopuścił się jakiejś niesprawiedliwości, to jak najbardziej może być koniecznym, żeby, tak jak już wspominałem, donieść o tym do organów ścigania, tak żeby rzecz została zbadana, żebyśmy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mogli sprawdzić, jak się rzeczy
Mają i to umożliwia zarówno sprawdzenie dowodów, zweryfikowanie przez właśnie ludzi, którzy są w miarę bezstronni, przesłuchanie świadków, również to umożliwia obronę tej osobie. I to faktycznie właśnie proces sądowy umożliwia tak dobrze, jak jesteśmy tutaj w stanie na ziemi, zweryfikować całą sprawę, sprawdzić całą sprawę, umożliwia właśnie osiągnięcie jako takiej pewności, czy faktycznie jest, czy nie jest tak, jak się stało. Dlatego też u ojca Jone w teologii moralnej właśnie te rzeczy, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, te rzeczy należy traktować jako publicznie znane, czyli mówiąc o nich, człowiek nie niszczy dobrego imienia drugiej osoby, no bo są to rzeczy, które zostały tak dobrze sprawdzone, jak tylko tutaj na tej ziemi możemy sprawdzić. Rzeczywiście może być raz lepiej, raz gorzej w przypadku takiego wyroku sądowego, natomiast nie mamy jakby lepszego środka do weryfikowania takich zarzutów. A więc oczywiście oszczerstwo zawsze jest bardzo poważnym grzechem, jeśli grzech, zarzucany grzech jest grzechem ciężkim, to wtedy jest ono grzechem ciężkim i zwracam na to uwagę, że bardzo trudno jest uniknąć oszczerstwa, gdy zarzuca się człowiekowi cały szereg jakichś rzeczy, jakichś niedopatrzeń tutaj, tutaj i tu, mogło jeszcze być to i to i to i to. Uważam, że tutaj naprawdę bardzo trudno jest uniknąć oszczerstwa i że dlatego trzeba być w tej materii niezwykle ostrożnym i każdy, kto powtarza takie zarzuty, które zostają rzucone bez wystarczającej pewności w przestrzeń publiczną, powtarza oszczerstwo i jest wtedy winny udziału w tym oszczerstwie. Bardzo polecam w tej materii książkę księdza Skarżyńskiego Rzecz o obmowie, plotkach i potwarze. Można tą książkę znaleźć w internecie. Z tego co wiem, wydawnictwo Tedeum, nasze wydawnictwo też planuje ją wydać. Tymczasowo jeszcze jej nie ma. Jak się ukaże, to też pewnie o niej jeszcze raz przypomnę. W tej książce można przeczytać bardzo dobrą radę, również wyciągniętą z żywotów świętych, o tym, jak się należy zachować wobec obmowy, a tym bardziej wobec oszczerstwa, czy można brać w nich udział. A więc w tejże książce autor pisze: stary autor opowiada o świętym Poloniuszu Opacie z Tabeny w Egipcie, że gdy którykolwiek z zakonników nieprzychylnie wyrażał się o którym z braci, ten nie tylko nie dawał wiary temu, co mówiono, ale natychmiast usuwał się jakby przed syczącym wężem. To dobrze ilustruje nasze obowiązki wobec obmowy lub oszczerstwa. Tak jak autor tej książki bardzo słusznie zauważa, znowu jest to zgodne z zupełnie powszechną opinią teologów moralnych, grzechem oszczerstwa lub obmowy grzeszy nie tylko ten, kto mówi, ale również ten, kto bierze udział w takich obmowach lub oszczerstwach. A więc co należy robić, mówi tutaj autor. Zauważa on, że próba zaprzeczenia, jakby dyskusji może doprowadzić do wielkiej kłótni i jeszcze większego rozwiększenia sprawy. Może to być niekorzystne. Dlatego autor słusznie zauważa, że ludzi, którzy dopuszczają się obmów lub oszczerstw, należy unikać. Należy ich traktować właśnie jak syczące węże. Jak ludzie, którzy nie tylko sami swoją duszę zabijają oszczerstwami lub obmową, ale którzy jeszcze chcą zabić duszę swoich bliźnich, wciągając ich w takie rozmowy. A więc trzeba ich traktować jak trędowatych, unikać. Oczywiście są trędowaci na duszę. Nie chodzi o to, że teraz trędowatych należy unikać. Dzisiaj dobrze wiemy, że trąd można leczyć. Rozumiemy porównanie historyczne. Gdy nie można było tej choroby leczyć, ludzie po prostu unikali trędowatych, dlatego że ryzyko zakażenia było bardzo duże i było to w jakimś stopniu uzasadnione. Tutaj natomiast zostawiając historyczne dygresje, tak, taka osoba jest duchowo trędowata, bo ona rozsiewa śmierć. Nie tylko sama zabija swoją duszę nieustannie, nie tylko zabija dobre imię bliźniego, ale jeszcze na dodatek chce, nieustannie czyha na duszę swoich bliźnich, które chce wciągnąć w te obmowy lub oszczerstwa i w ten sposób też ich duszę zabić. A więc takich ludzi należy strzec się, należy unikać ich jak ognia. Charakter współudziału jest dokładnie taki sam jak charakter samego oszczerstwa, więc jeśli biorę czynnie udział potakując
człowiekowi, który obmawia lub oczernia człowieka, oskarżając go o grzechy ciężkie, popełniam grzech ciężki. Jeśli akceptując przysłuchuje się oskarżeniu o grzechy lekkie, popełniam grzech lekki i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz Skarżyński we wspomnianej książce daje też bardzo ciekawe rady dla tych, którzy zostają obmówieni albo oczernieni. Jeżeli cię słusznie obmawiają, pisze on, należy po prostu uznać się winnym i prosić Boga i ludzi o przebaczenie i podziękować temu, który ci winę wykazuje, chociażby to uczynił ze złą wolą, pamiętając na lekarstwa, które jakkolwiek zły mają smak, niemniej zbawienne skutki odnoszą. To jest bardzo ważna uwaga, to znaczy człowiek, który dopuszcza się tej obmowy, być może popełnia grzech ciężki. Ludzie, którzy uczestniczą w tej obmowie, popełniają być może grzech ciężki. Natomiast jeśli ten zarzut faktycznie, no jest to obmowa, czyli jest to zarzut słuszny, no to należy wziąć to wtedy za okazję do tego, żeby pokutować, prosić o przebaczenie Boga i ludzi, bo wtedy dla duszy będzie to faktycznie zbawienne lekarstwo. Dalej autor pisze. Jeżeli oskarżenie jest fałszywe, należy spokojnie i bez wzburzenia dać świadectwo prawdzie. Obowiązek ten nakłada sama cnota i możliwość zbudowania bliźnich, którzy z naszego milczenia mogą się zgorszyć, biorąc je za milczącą zgodę. A więc, jeśli oskarżenie jest fałszywe, należy spokojnie dać świadectwo prawdzie. Nie nieustannie powtarzać, nie wszędzie wykrzykiwać, jak jest. Raz po prostu powiedzieć, że jest tak i tak, jeśli jest taka potrzeba, powiedzieć publicznie, że jest tak i tak. Sytuacja ma się w ten sposób i tyle. A co jeśli to nie zatrzyma tychże oskarżeń? Uczyniwszy wszystko, pisze dalej autor, co w naszej leży możliwości, gdy oskarżenie trwa dalej, nie należy się więcej bronić, zostawiając górę ludzkiej złości i ćwiczyć się w cierpliwości, pokorze i milczeniu. Autor pisze na ten temat dalej. Prześladowanie nie ustaje. Milczenie domaga się, aby się w czyn wprowadził. Według słów króla proroka, stałem się jako człowiek, który ani uszów, ani ust nie ma, aby przeczył. Jeżeli tłumaczenie się jest oliwą w lampie po twarzy, to milczenie wodą, która ją tłumi. Bronisz się, irytujesz ich, milczysz, uspokajasz ich. Milczenie okaże się bezskutecznym, wówczas cierpliwość występuje, dając ci do ręki broń niezwyciężoną. Ona, mówi Pismo Święte, czyni nasze dzieło doskonałym. Ona, złączona z miłością, wprowadza nas w szeregi błogosławionych, głodnych sprawiedliwości i prześladowanych dla sprawiedliwości. Wzmaga się po twarz, oto występuje cnota stałości, będąca zdwojoną cierpliwością, której się nic na świecie oprzeć nie zdoła. Potwarz się szerzy i nie ustaje, masz wielkoduszność i szlachetność, która jest cierpliwością na daleką metę rozłożoną. A więc podsumowując, jak autor uważa, że należy radzić sobie z taką potwarzą, z obmową czy oszczerstwem, którego człowiek doświadcza, jeśli to jest prawdziwe, należy przyznać się i wziąć to jako okazję do czynienia pokuty. Jeśli jest to nieprawdziwe, prosto, krótko, jeden raz dać świadectwo prawdzie. Jeśli to nie wystarcza, to ćwiczyć się w cierpliwości i wtedy dalsze tłumaczenie się może być właśnie oliwą dolewaną do ognia, a cierpliwość, cichość, pokora wtedy wymaga tego, żeby po prostu odczekać. I niech potwarcy swoją duszę pogrążają dalej, jeśli takie mają życzenie. Zacytuję jeszcze fragment rozdziału Skutki obmowy w praktyce nie dają się naprawić. Oszczerca odebrał dobrą sławę bliźniemu, stał się przeto winnym wszystkich grzechów, który spowodował obmową. Zgrzeszył przez tych, co powtarzali jego złą mowę. Zgrzeszył również przez tych, co się w złowrogiej mowie przysłuchiwali. Należy złe skutki obmowy naprawić. Ktokolwiek niesprawiedliwie pozbawia dobrej sławy bliźniego, oprócz grzechu, który popełnia, obowiązanym jest naprawić wszystko zło, jakie jego oszczerstwa i obmowy sprawiły, pisze święty Franciszek Salezy. Zupełnie w jednych i tych samych warunkach oszczerca się znajduje, co i człowiek krzywdzący bliźniego na majątku. Musi naprawić wyrządzoną krzywdę. Obowiązek ten wynika z prostego poczucia sprawiedliwości. Doskonale w tym wypadku zastosować można słowa świętego Augustyna. Bez zwrócenia wyrządzonej krzywdy nie ma odpuszczenia, a tym samym zbawienia. Nikt nie może wejść do nieba z cudzym dobrem na sumieniu, a wśród wszystkich dóbr doczesnych dobre imię jest najcenniejsze. Ale cóż, kiedy oszczerca i obmowca prawie nie jest w możności naprawić wyrządzonej krzywdy. To jest bardzo cenna uwaga.
wina, grzech bliźniego, który puścił w obieg, albo jest prawdą, albo zmyślonym faktem. Zmyślonym faktem, to w języku polskim współczesnym brzmi już dziwnie, zmyśloną rzeczą. Jeśli skłamał, musi koniecznie odwołując wyznać sam, że jest kłamcą, że rzucił potwarcze oszczerstwo na swego bliźniego. Jeśli zaś prawdę opowiedział, rzecz zupełnie inna. Nie może bowiem sam sobie przeczyć, byłoby to kłamstwem. A chcieć zło naprawić drugim złem nigdy nie może być rzeczą uczciwą i dozwoloną. O jakież trudno zniszczyć i naprawić skutki wywołane obmową, właśnie dlatego, że jest to prawda. Zostaje niesprawiedliwie zaatakowane dobre imię bliźniego, niesprawiedliwie pomimo tego, że została powiedziana prawda, bo pamiętajmy o tym, że nie to, że ktoś zrobił coś złego, nie oznacza, że ja mam prawo o tym wszystkim mówić. Być może mam obowiązek powiedzieć o tym komuś, kto może sprawę zbadać, wymierzyć sprawiedliwość. To może być ścisły, bardzo ciężki obowiązek sumienia i zaniedbanie tego może być bardzo poważnym grzechem. Tak, ale nie rozgłaszanie tego tak po prostu ludziom. To będzie niesprawiedliwą szkodą na dobrym imieniu. Zwłaszcza, że to nie umożliwia obrony tamtej osoby, nie umożliwia wymierzenia sprawiedliwości, natomiast zachęca do ewentualnie linczu. Tym bardziej, że obmowa z ust do ust fruwa niby ptak na skrzydłach, daleko odbiega od ciebie, roznosząc wszędzie hańbę i wstyd bliźniego. Gdzież dosięgniesz twych niebacznych słów lecących w pośpiesznym biegu? Jakim sposobem głos swój doleci do wszystkich ludzi, którzy twoją plotkę usłyszeli? Wszak to niezwyczajna trudność. Gdy rzucisz kamień do stawu, na powierzchni wody ukazują się w miejscu, gdzie upadł kamień, małe kółka z wody w kształcie obręczy. Następnie coraz większe i większe formują się te wodne obręcze, aż w końcu cała woda w sadzawce się poruszy. Ta sama rzecz się ma z obmową. Powiesz niebaczne słowo przyjacielowi, ten powtórzy je trzeciemu, trzeci czwartemu i wkrótce cały światek powtarza tę wiadomość. Spróbuj teraz wyciągnąć kamień i odrobić te wszystkie kółka, które rozniosły echo twojej zatrutej plotki. Będziesz mówił, co tylko ci na myśl przyjdzie, wszystkich możliwych sposobów będziesz szukał, aby tylko uleczyć rany zadane twoją obmową i zniszczyć potworne jej skutki. Zawsze jednak w pamięci innych potwarcze słowa tak głęboko utkwiły, że późniejsze twoje usiłowania osłabienia wrażenia będą przyjmowane z niedowierzaniem, jako umyślne i wyuczone słowa dla dopełnienia pustej ceremonii. Gdy się nawet istotny stan rzeczy wyjaśni, mówić będą, jeżeli to było nieprawdą, to w każdym razie rzeczą bardzo prawdopodobną. Blizna pozostaje, złe wrażenie nie ginie. Właściwie dopiero na sądzie ostatecznym wszystkie obmowy naprawione zostaną. O, i naprawione zostaną w sposób straszny dla tych, którzy się obmowy dopuścili. Jeżeli zaś to prawda, o czym zresztą wątpić nie można, że przewrotność i zło trwa, dopóki dostatecznie naprawionym i wynagrodzonym nie zostanie, jakżeż więc wobec tego obmowcy, plotkarze i potwarcy mogą zachować spokój sumienia i bez zadośćuczynienia na myśl o sądzie ostatecznym? Cóż więc czynić należy? Kto uczynił wszystko, co jest w możności, do niczego innego nie jest obowiązany. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby naprawić uczynione zło obmową czy oszczerstwem. Ale kiedyż można być spokojnym na tym drażliwym punkcie? I to jeszcze nie wszystko. Należy wynagrodzić wszystkie krzywdy spowodowane obmową, nie tylko na honorze, sławie bliźniego, ale i na jego majątku, o ile rzeczywiście takowe poniósł. Na przykład, gdy przez rzucone oszczerstwo doktor utracił praktykę i sposób do życia, należy mu wynagrodzić wszystkie poniesione straty. Żali ta okoliczność, że obmowa, potwarz najczęściej bywa w skutkach nie do naprawienia, nie powinna nas przejąć wielkim wstrętem do tego grzechu. Zastosujmy się w życiu do tych dwóch zasad podyktowanych prawdziwą miłością bliźniego. Nigdy nie mówić o innych tego, czego rozsądnie biorąc nie życzylibyśmy sobie, aby o nas opowiadano. Nigdy nie mówić bez słusznej potrzeby o bliźnich, a zawsze tylko dobrze. To, co tutaj przedstawiłem, to nie jest tylko jedna pobożna książka. To jest wspólne przekonanie wszystkich teologów moralnych. To jest po prostu odwieczna nauka Kościoła. I rozważając, patrząc na wydarzenia ostatnich lat i powiedzmy taką polską debatę publiczną, mam wrażenie, że katolicy nie bardzo sobie zdają z tego sprawę, jak poważną sprawą jest obmowa i oszczerstwo. I autor tej książeczki też zwraca na to uwagę już wtedy, że problem jest bardzo, bardzo poważny. Nie przez przypadek święty Jakub Apostoł pisze, że kimże jest, któż jest, który okiełznał swój język, kto mi pokaże tego męża, który okiełznał swój język, on jest mężem
doskonałym. Tak, faktycznie jest mężem doskonałym. Jest to rzecz bardzo trudna, ale właśnie w przypadku obmowy i oszczerstwa to ma tak poważne skutki, że trzeba tutaj naprawdę bardzo się mieć na baczności. I naprawdę widać tutaj bardzo poważne zaniedbania, to znaczy nawet na poziomie zrozumienia. Wiele grzechów ludzie popełniają, ale zwykle rozumieją, że je popełniają. W przypadku tych grzechów, nawet w przypadku bardzo dobrych katolików, bardzo często brakuje ich zrozumienia. I dlatego myślę, że jest to temat bardzo istotny. Bardzo zachęcam do zapoznania się z książką księdza Skarżyńskiego o obmowie, plotkach i potwarze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.